500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiarz.pl. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry, dzisiaj czas na odcinek taki spokojniejszy, refleksyjny, przede wszystkim merytoryczny. Porozmawiamy o przesuwaniu się taktyki z 3-4-3 na 3-5-2, o półprzestrzeniach, o rajdach progresywnych, o rajdach degresywnych. O grze po Umbrelli. O grze po Umbrelli, będzie bardzo cicho, tak spokojnie i rozsądnie, ponieważ piłka nożna to nie jest zabawa, trzeba podejść do tego na poważnie. A tak naprawdę to nie, bo dzisiaj jest Wojciech Hadaj z nami po raz trzeci. Dzień dobry. Jako główny bohater. Kończymy trylogię, tak zwany powrót króla. Dzień dobry, witam wszystkich. Przerażenie mnie ogarnęło, jak słyszałem twój wstęp, o czym będzie, bo akurat to wszystko, co wymieniłeś, o czym ten odcinek ma być, to jest na milionowym miejscu w kręgu moich zainteresowań. Nic nie rozumiem z taktyki, nic nie rozumiem taktyka to zegar. Z koronki, nic nie rozumiem z kompaktu, nic nie rozumiem, kto jest wahadłowym, a skrzydłowym. Ogólnie w piłce nożnej od pewnego momentu pojawiło się tyle przedziwnych określeń, które mają podkreślać, jaka to jest ważna dziedzina życia, a tak naprawdę piłka nożna to jest wielkie, przepłacone gówno. Zgadzam się do trzech ostatnich słów. Że wielkie przepłacone gówno, tak. Czyli bardzo wielkie przepłacone gówno. Teraz się zgadzasz. Nie wiem, ale chcę, żebyś zaczął od wykładu. Na temat? Na temat sformułowania wiesz co. Dobra, widzę, że podsłuchałeś rozmowę sprzed programu tam w pewnym pomieszczeniu. Jak każdy tutaj dobry dziennikarz, wiesz, podsłuchuje. Żyjemy, szanowni, do której kamery? Szanowni państwo, żyjemy w takich czasach, że istnieją słowa, bez których miliony ludzi na świecie nie skonstruowałyby zdania, a nawet pół zdania. Do takich słów, które mnie osobiście doprowadzają do szału, do białej gorączki, należy słowo jakby. Wszystko w tym pojebanym współczesnym świecie jest jakby. Dziś jest jakby czwartek. Jutro będzie jakby piątek, Lewandowski jest jakby Robert Lewandowski, Ania Lewandowska jest jakby bizneswoman, która według Jessiki Dziółek doszła sama do wszystkiego. No większego pierdolnięcia bzdury to nie można było sobie wyobrazić, żeby Ania Lewandowska sama doszła do majątku, jaki ma, jakby majątku. Sorry, Paweł, przepraszam, bo prosimy. 30%. Dzień zaduszny, musimy być spokojni. I to jest takie słowo, jakby. Dla miliardów ludzi na świecie, w Polsce, chociaż w Polsce nie żyją miliardy. Jakby. Bez jakby nie ma zdania. Drugie. Wiesz co? Wiesz co? To jest początek wypowiedzi milionów Polaków. Następne. No już trochę przygasło, ale też robiło furorę przez długie lata. To kurewskie generalnie, wszystko jest generalnie. Generalnie dziś jest, znowu się odwołam, czwartek, generalnie jutro będzie piątek, a po piątku generalnie jest zawsze sobota. No i takie piłkarskie wstawki, gdzieś coś, ktoś, komuś. Gdzieś mi ktoś podał, nie gdzieś ktoś ci podał, tylko na boisku ci podał piłkę i się przewróciłeś o własne nogi, bo tak robi mnóstwo piłkarzy. Coś gdzieś ktoś komuś. Ogólnie chodzi o to,
że są takie słowa, jak powiedziałem chwilę temu, w języku polskim, których nieużywanie dla milionów ludzi byłoby dramatem i nie stworzyliby żadnego zdania. To jest chyba znak współczesności, to jakby, to generalnie, to wiesz co, gdzieś ktoś komuś jakoś, jakoś, jeszcze to jakoś, czyli jak, jakoś kurwa, czyli jak. Ogólnie to już jestem tak zmęczony, że ja wychodzę z tego programu. Dziękujemy ci, Wojtek, za Dziękuję to. Dziękuję wam bardzo. Chciałeś krótki wykład, był bardzo krótki, bo na ten temat mógłbym mówić bardzo, bardzo długo. A wiesz co? Dzisiaj generalnie. Jakby, co mi chcesz miłego powiedzieć? Żebym jakby zamknął już mordę? Nie, generalnie gdzieś się tutaj spotykamy, żeby jakoś poprowadzić ten quiz i go, tak wiesz co. Powiem ci, że jakby nie miałem siły ci kolejny raz odmówić, bo dzwoniłeś trzy razy, zawsze jakieś tam miałem obowiązki związane. Środy zawsze miałem. Związane z KTS weszło, Mhm. No ale jakby teraz się udało. Wczoraj nie nagrywaliśmy, bo wczoraj akurat kradłem znicze, więc... ale w Łodzi. To jesteś, Paweł, to jesteś jakby złodziejem. Ja, ale tylko jakby. Mhm. Nie bardzo, że kradłem, tylko chowałem, a to jest zdecydowanie lepiej. Wojtek Pilar jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest zespół Wojtków. Tak, my tutaj jakby generalnie razem w ramie jakby gramy. Przebijmy piątkę. Oczywiście, tak. Mamy dzisiaj dwa konkursy. Jest konkurs indywidualny, czyli każdy walczy o swoje. Jak w skokach. Jakby w skokach. O. Ale jest i drużynowy. Ale jest też konkurs drużynowy, ponieważ mamy dwóch Maćków. Maciej Szelęga. Witam. I Maciej Wąsowski. Dzień dobry. Pseudonim Wąs. Wojtek, jeszcze jakby. Się nie zaczęło, a jakby czuję, że już przegraliśmy. No to prawda, ale... Wojtek was wykeruje, jak to się mówi. Ja chciałem powiedzieć tylko, że Wojtek powiedział mniej więcej to, co moja nauczycielka od języka polskiego w liceum, tylko może tak bardziej dosadnie, ale też nam przekazywała, może że... Wojtek się uczył polskiego. No nie, niestety. Może wtedy bym wyszedł na ludzi. Ale właśnie też mówiła, że słowa jakby generalnie, to pamiętam do dzisiaj, koszmar, pisała na koszmar. Tablicy i przekreślała mi, ja nie mówcie tak, bo to nieładnie. Ale jeszcze, żeby skończyć ten trochę denerwujący mnie wątek. Używanie słowa jakby generalnie raz na ileś zdań nie ma w tym niczego złego. Niczego. Natomiast w każdym zdaniu jechanie jakby generalnie no jest do rozjebuje mój mózg. Trudno się nie zgodzić. Czyli wiemy, jak mamy przyjąć jakby taktykę. No jakbyście chcieli, żebym już stąd wyszedł, to zacznijcie teraz właśnie. No, jakby ładna koszuleczka, bardzo ładna. Jakby z Islandii? Wiesz co, tak. No i Wojtek się trochę zna na piłce. Wiemy o co. No w przeciwieństwie do mnie. W ogóle to jest piłka, to jest ostatnia rzecz, która mnie interesuje. Ty się widziałem, właśnie. Ja? Tak. Tak się znam jak... Zobacz. Jak pewna żona piłkarza dzięki sobie doszła do majątku. Ale to chyba z wysp Owczych, a nie Islandii, ale to podobne w sumie kraje, kontynenty, bo to Klaksvík. Ale to nie jest quiz o kłótniach, my tu się zgadzamy. Tak, dzień zaduszny, tak. Wspomnijmy tych, których nie, już... No, czemu tam jest JFK? To, lotnisko. To Kennedy tam kiedyś pewnie może tak. Spojrzał na mapę. Gdzie a na rękawku ma Piela napisane też. Gdzie Piela? A, Pela. Pela. Ale to podobno... Piela Foundation, a nie UEFA Foundation. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj Greenskin sprawia, że widać po rękawkach, by Klaksvík grał w Lidze Europy nawet, a nie Lidze Konferencji, więc jak Legia wyda teraz koszulki właśnie z tym patchem, bo to też jest tak prawda z angielskiego, Ligi Konferencji, jak ktoś przyjdzie, to będzie automatyczny awans do Ligi Europy. Nie trzeba będzie nawet tego osiągać w Lidze, co patrząc na ostatnie wyniki, mogło być bardzo trudne. Ale mogę o koszulkach? Mhm. Chciałem jeszcze podzielić się taką swoją starczą refleksją, bo tam pewnie w komentarzach, jak posłuchają tego, co ja tu już powiedziałem, napiszą zamknij mordę, stary dziadzie, masz siwy łeb, nie odzywaj się, nie, gdzie ty pasujesz do młodych ludzi, to chciałbym jeszcze taką refleksją się podzielić, że koszulka Barcelony, koszulka Liverpoolu, koszulka tego tam kogoś z Islandii, Maciek akurat nie, ale to zaraz powiem dlaczego, to jest bardzo fajna rzecz, znakomicie nakręcająca i dodająca lepszego samopoczucia do pewnego wieku. Po pewnym wieku noszenie takich koszulek jest już obciachem. Ile mi jeszcze zostało, jak mam 30? Z 5.
5? Z 5. Okay. No, bo ja już nie noszę. No właśnie, ale macie. Wiem, co mówię. Pomimo tego, że wiele osób słuchających tego programu ma wrażenie, że kompletnie nie wiem, co mówię, to przychodzi taki okres, że pewne rzeczy, które są ważne, już nie są i jak się na nie spojrzy po latach, to no muszę powiedzieć o sobie, żeby nikogo nie urazić, to ma się takie poczucie zażenowania swoimi zainteresowaniami. Ale na razie jesteście kryci, zupełnie nie mam żadnych uwag i powiem jeszcze coś. Kurewsko wam zazdroszczę, że jeszcze nie jesteście w tym wieku, że już mało co was obchodzi. Ja z praktycznych powodów założyłem, bo nie była pamięta po prostu za bardzo. Więc... Ale akurat macie wy dwa i to macie poważne kluby, tu kolega, nie wiem. Nie, no najpoważniejszy ma Maciek. Nasz obecny selekcjoner kiedyś mi powiedział, że po 40 coraz więcej rzeczy ma się w dupie. Ale... A jak się go pytałem po 50 urodzinach, czy podtrzymuje to, powiedział tak, mam jeszcze więcej rzeczy w dupie. Ale to rzeczy, natomiast jest to powiedzenie w drugiej wersji, a może właśnie w pierwszej, a to, o którym mówisz, jest w drugiej. No tam jakiegoś kogoś mądrego zapytali. Nie wiem, czy to nie był świętej pamięci aktor Jan Nowicki. Być może tak, ale głowy nie dam. Jak go zapytali, no co tam u pana słychać, jak się panu żyje, tam jakiś jubileusz miał, mogę mylić nazwisko, ale nieważne. W każdym razie był to ktoś bardzo znany i powiedział tak, żyje mi się pięknie, żyje mi się cudownie, żyje mi się wspaniale. A dlaczego, proszę pana, tak się panu teraz żyje? No bo z wiekiem przybywa ludzi, którym bez konsekwencji mogę powiedzieć, pocałujcie mnie w dupę. Czyli to jest to samo, co ty mówisz, dokładnie, tylko że może bardziej rozwinięte, może mniej delikatne, ale o wszystko mnie można podejrzewać, ale nie o to, że się będę gryzł w język. Kiedy Paweł mówi dziś spokojnie, to puszcza mi oczko, że ma być wręcz odwrotnie. Nie, dzisiaj na 30%. No. Ale widzisz, Paweł, musisz odwrotnie powiedzieć. Musisz powiedzieć na 130%. Dzisiaj jest na 30%, Wojtek jest taki wycofany. Nie, jak to? Tak. No dobra, to przejdźmy do tego quizu, Wojtek, bo najwyższa pora, żeby go znów przegrać. Oczywiście, że tak. Zobaczmy, nie mogę się doczekać. Zobaczmy kategorię. Archiwum Wojtka Hadaja. Czy Wojtek pozna piłkarza Legii? Rebusy, Szubienica, Kalambury, Najman i nagłówki z tabloidów. To dla ciebie, Wojtek, bo wiem, że ostatnio śledzisz ten świat celebrycki. Tak, i wiem, że go lubisz. Potrzebuję do swoich tamtych YouTube'owych występów, po których moi znajomi mówią, bardzo cię prosimy, bierz lekarstwa. I nieznajomi też. Ale ja patrzę na wyświetlenia, są dobre. Patrzę na przychody z AdSense'a, są dobre. Nie są złe, natomiast ja dalej jeżdżę bardzo starym samochodem. A masz lodówkę jeszcze? Nie mam lodówki i... Ale to z wyboru, bo... Z wyboru. Tak, ponieważ z tych filmów miałbyś najlepszą lodówkę na świecie. Z wyborów nie mam lodówki, ponieważ ja kompletnie nie kupuję jedzenia, żeby ono leżało. Ja kupuję, idąc ze sklepu do domu już zjadam i dzięki temu nie muszę mieć też kosza na śmieci. Dzięki Wojtkowi Hadajowi nasza planeta będzie żyć dłużej. Jakieś Wojtek Hadaj nigdy nie zostawił śladu węglowego. Niech tak będzie. Tak, Wojtek, zaczynasz, wyznaczasz. Jaka kategoria? Jaką chcesz. Ciekawi mnie archiwum Wojtka Hadaja. Poproszę archiwum Wojtka Hadaja. I teraz wskazuję, tak, kto odpowiada. Tak. I w jednej drużynie jesteśmy poradzić sobie, bo no, nie chcecie na konia wsadzać. Bardzo chętnie się dowiem. Wojciech się Piela! Ja się bardzo chętnie dowiem, co Paweł wymyślił. Mecz Old Boyów, Legia 2-3 Zagłębie. Atmosferę podgrzewał Wojciech Hadaj, informując fanów, że Roman Kosecki waży już tylko 102 kg, czyli o 2 mniej niż tydzień temu. Poseł Kosecki pojawił się na murawie po przerwie. Tym razem jego waga wyniosła już 102,5 kg. Nagły przyrost wagi miały spowodować spodenki, ochroniacze, nieogolone wąsy, nieogolone łydki. Pamiętam ten mecz bardzo dobrze i tylko dlatego pozwoliłem sobie na taki tekst dotyczący Romana Koseckiego, że wiedziałem, że Roman Kosecki ma podobne do mojego, czyli rzadko spotykane, raczej wkurwiające innych, poczucie humoru. Tak, nie obraził się na pewno. Nie. Zastanawiam się nad nieogolonymi łydkami, ale też nad to ochraniaczami, bo może by na przykład wyszedł w jakichś takich pancernych.
No bo nagły przyrost wagi trudno, żeby spowodowały spodenki, bo nie, jak nie mam, miał już je w pierwszej połowie, bo gdyby grał bez spodenek, to wtedy tutaj byś inną anegdotę, to inaczej by Wojtek zażartował wtedy na ten temat. Dobra, przydługi wywód już, więc ochraniacz odpowiem. Jest to zła odpowiedź. Łydki? Łydki? Spodenki. Spodenki jednak. O, to a co zobacz, padał? Poseł Kosecki pojawił się na boisku po przerwie. A, okej. Okay. No to czytanie zrozumienie. Ale to pierwsze pytanie, to trzeba się rozgłosić. Tak. Tracisz punkt i wyznacza Wojtek. Ta sama kategoria. Nie, jaką chcesz. Czy Wojtek... Ta druga jest tylko dla ciebie, oni będą obstawiać, więc nie muszę zobaczyć. Dobrze, to zawsze miałem wielki problem z powodu braków inteligencji z rebusami. Mhm. No i psychiatrzy, psychiatrzy mówią, że należy skonfrontować się z jakimś problemem, to wtedy łatwiej będzie go przetrawiać. No to rebusy. Rebusy. Czy jest jakiś motyw przewodni tak, do rebusów? Ludzie Legii. O. Mogę siebie wskazać? Jak będziesz, jak? To tak. Aha. Zobaczymy po rebusie. Stefan Białas. Tak jest. Nie, no nie, ja jeszcze nie wiedziałem. Ja jeszcze dopiero z 5 minut by musiało minąć. Ostatni trener chyba jeszcze przed otwarciem nowego stadionu. Tak. Przejął na chwilę. Tak, trener, z którego... To ma być szczery program, czy takie tam lizanie? Czy takie tam... Szczery, tylko nie przeklinaj. Dobra. Stefan Białas, prywatnie nie, bardzo sympatyczny pan. Bardzo, ja go jeszcze zresztą pamiętam, jak grał w piłkę. To sobie wyobraźcie, ile ja mam lat. Żadnego z was nie było wtedy na świecie, ale to nie wasza wina. Dobrze, że Stefan Białas, jeden z najbardziej, uwaga, Maciek, no. Maciek, jeden z najbardziej obśmiewanych trenerów przez piłkarzy, kiedy był trenerem Legii. Przez Radowicia chyba stoi. No, nazwisk nie wymienię. Ja właściwie to... Piłkarzy, taka forma jest dobra, bo tam ich było wielu, drwili, nabijali się z niego, uważali, że polska piłka sama w sobie jest nie najciekawsza, a tacy trenerzy powodują, że ona się cofa do XIX wieku. Mhm. Tak a propos właśnie tego rebusa. On chyba na czwartym miejscu skończył ten sezon, tak? Czy na piątym? Nie pamiętam, ale wiem, bo że... Pamiętam, że przyjął w końcówce Legię. Jakiegoś sezonu? Za kogoś tak nagle. Tak. Przejął w końcówce 09-10 chyba jak Jana Urbana pogonili. I chyba tam skończył na piątym czy czwartym miejscu? No bez pucharów Legia była tak, w pierwszym tak. sezonie, bo to będą Arsenal przyjechał, wszyscy mówili, że bo takie mini puchary. Nie, to Arsenal to zaskorzy. Ale on dwa razy tak, ale Arsenal trenerem, przyjechał zaskorzy, no ale Skorża w pierwszym sezonie, jak był nowy stadion, to nie grała Legia w pucharach. I to właśnie była konsekwencja tego sezonu wcześniej, który tam przegrała. Okay. No. Wojtek, czy ja dobrze mówię? Stefan Białas to dwa razy był trenerem Legii. Raz z Jerzym Kopcem tworzyli duet. Z Jerzym Kopą. Kopą. Z Jerzym Kopą, to była para, która się... Kopą. Szczery program, czy... Szczery, to była ale para... bez przeklinania. Tak, bez przeklinania, no nie musisz mi kurwa... nie musisz mi powtarzać 10 razy. To była para, która się nie znosiła. Jerzy Kopa był trenerem pierwszym, Stefan Białas był drugim, natomiast według Stefana Białasa to, co proponował na treningach piłkarzom Jerzy Kopa, to był dramat, a według Jerzego Kopy Białas jako asystent był też dramat. To się długo nie utrzymało, Jerzego Kopę zwolnili, został Stefan Białas, no i później też jako... Potem Białasa zwolnili. A potem znowu jako strażak został Stefan Białas, ale jeszcze raz... Powiem o tym, co mówiłem. Może to nie każdy zrozumiał. Piłkarze Legii mieli o Stefanie Białasie tragiczne zdanie jako o trenerze. Człowiek fajny, trener dramatyczny. Nie kryli się z tym, ale nie w rozmowie z trenerem, tylko w rozmowie z różnymi osobami. No, bardzo odważnie. Bardzo odważnie, bardzo. Wojtku. Dobrze. Jak wezmę, czy Wojtek pozna piłkarza Legii, no to my po prostu... To Wojtek się zastanawia, wy obstawiacie... A my czy obstawiamy, ale zanim... Ale kto wtedy odpowiada, ja? No tylko ty, tak. Ale my też tam obstawiamy, jakieś tam punkty możemy zacząć. Tak. Nie możesz się wyrywać za szybko, tak. Bo my musimy obstawić, tak. Czy go będziesz znał. Mhm. Czyli, dobra, zanim... czyli widzę zdjęcie, tak, ja już niby wiem albo nie wiem. Tak, oni obstawiają oczywiście. I ty dasz mi sygnał, że mogę mówić. A zanim Wojtek zobaczy zdjęcie, to my musimy obstawić, czy już nie, jak zobaczę. A, dobra, no to ta kategoria, bardzo proszę. Trzeba patrzeć na reakcję Wojtka. A Wojtek zero. Jeszcze nie mów. No, dobra. No, to znaczy... Dobra, jeszcze nie mów, nie mów, jeszcze nie mów. No. Ja mówię, że... Możemy jeszcze raz zobaczyć to zdjęcie? Ja mówię, że nie. Że co nie? Że nie pozna. Maciek? A ja myślę, że tak. Maciek, drugi?
Ja myślę, że tak. Wojtek? Ale teraz nie na żarty, tylko pytam na serio. No. Ja nie wiem, jak on się nazywa, ale wiem, na jakiej pozycji grał i z jakiego kraju jest. Czy to wtedy będzie zaliczone? Nie. A z jakiego kraju? Z Łotwy i jest tak. Bramkarzem. Tak. No to zalicz mi, proszę cię. No jak... Za pół punkta. Ale jak ma... Pierwsza litera nazwiska. Na K. K. No on jest bramkarzem, on później był chwilę w Stomilu, Olsztyn, on był tak. Gdzieś tam, no ale widzicie, że wiem, kto to jest, tylko zaćma. A on ma długie nazwisko. No tak, no zaćma. Ja zaliczę, bo przecież no. Jestem jeden, zaliczysz. Który bym zyskał, więc... Zaliczysz. Ale wiem, że... Pudrjawcew. No jest, tak jest. Maciek. Na, tak. No tak. No tak. Ale wiesz, że taka zaćma przychodzi tak, momentami. Tak, zdaję sprawę. Od razu powiedziałem, że wiem, kto to jest, przecież nie powiedziałem obrońca z Chin, tylko z Łotwy bramkarz, widać, nie? To ja postuluję o dodatkowy punkt dla Wąsa. Nie. Jak punktujemy? Wojtek Piela traci punkt, a Maćkowie i Wojtek drugi dostają. I wyznacza Wojtek Hadek. Kategorię też? Tak. No to ja będę cały czas, i dopóki będzie lista rebusów, rebus. Dobrze. I wyznaczam odpowiadającego? Nie, to że na wszystkich. A. O Jezu, nie. O. Łukasz Budziłek. Tak. Tak. Łukasz Budziłek. Kurczę, jak oni to robią, że dwie sekundy. Bo są bardzo inteligentni. No właśnie dlatego ja z tymi rebusami mam problem, bo to ja być może bym zgadł, ale za jakieś 40 sekund, a nie po dwóch. Albo jutro. Ale powiem ci, że czasami są takie, Wojtek, że. Jest ciężko zgadnąć. No ale to teraz no, zaimponowałeś mi po raz kolejny. Nie tylko o tym, że jesteś królem linii Otwockiej, ale... ale i Falenickiej. Ale i Falenickiej. Wyznaczasz, Maciek. Dobra, co my tutaj mamy? Nagłówki z tabloidów. To jest dla wszystkich, czy dla kogoś? Dla kogoś. No to dla Wojtka Hadaja, no, specjalistą. No dobra. Nie śpię, bo sąsiad katuje mnie. Czym katuje panią sąsiad? Stopą, piętą, młotkiem, kolendrą. To a propos takich tytułów, ja tylko dodam, że najsłynniejszy to chyba był Nie śpię, bo trzymam kredens. Tak. No ten tak. Poniżej trochę tak wygląda, jakby to robił. Ja mam wybrać odpowiedź. Tak. Czym katuje panią sąsiad? Stopą, piętą, młotkiem, kolendrą. No najłatwiej by było młotkiem, ale to by było za proste. Ja postawię na A stopą i wyjaśnię dlaczego. Jeżeli ma się sąsiadów, którzy po mieszkaniu, którzy Paweł po mieszkaniu. Katujesz telefon. Chodzą w drewniakach, chodzą w drewniakach, a tak się zdarza. To stopą, no bo te drewniaki przez są nie na uchu, nie na nosie, tylko na stopie. A. Piętą. Jest poprawną odpowiedzią. Ale stopa to część pięty. Znaczy pięta to część stopy. Ale on konkretnie piętą. Bo pani Zyta mówi tak. Nachętnie schowałaby się do mysiej dziury, aby nigdy więcej nie słyszeć ciągłego uderzenia piętą w podłogę. Ale piętą! Ale Paweł, ale czy linia myślowa moja, nie mówię jej o Otwockiej i Falenickiej, była zła? Była dobra, widzisz, ale była niedokładna. Ale nie możesz mi zaliczyć, nie, bo, że przyszedłem? Ale patrz, zobacz, jakby stopami, to też jest jakby stopa i palcami by tak robił. Ale stopa to cała. No tak. A piętą, no to no, jeszcze piętą. Inaczej. No właśnie. Ale dobrze myślałem i mi nie wmawiaj, że się nie zgłosił. Ciągłe uderzanie piętą w podłogę, którym raczy o każdej porze dnia nocy sąsiad z góry Dariusz. Cały czas się zgadza to, co ja powiedziałem. Tupie cały tak, czas. Że tynk odpada ze ścian. W ten sposób rewanżuje się za to, że sąsiadka nie daje mu spać do południa, tylko kręci się po własnym domu już od 7 rano. Więc jest taka rywalizacja. Nie no, sąsiedzi... Pieta oko za oko kiedyś było? Nie, jakby mistrzostwa pięta za stop. Denerwowania się sąsiadów nawzajem to Polska. Ale ogólnie dobry sąsiad to jest los na loterii. Przeważnie jest różnie. Bo pan Dariusz uważa, że pani Zyta zakłóca ciszę stukaniem garnków. Ale... A on się rewanżuje piętą. Ale... A w ich bloku ściany są pięta tektury. Za garnki. Może wam trochę wytłumaczę, na jakiej zasadzie takie teksty w ogóle się ukazują i powstają w tabloidach. No. Bardzo prosimy. No, pracując w przeglądzie sportowym, my też współpracowaliśmy z Faktem i przecinaliśmy się z różnymi ludźmi, którzy tam regularnie pisali. I tam mieli taki dział, który nazywali TZDW. Tematy z dupy wyjęte. I po prostu czasami było tak, że jakiś temat, jakiś materiał, jakiś artykuł
spadał z faktu, w sensie, że nie, nie, ktoś nie przeszło autoryzacji, z jakichś innych powodów temat nie dojechał. I ludzie z działu TZDW mieli zawsze coś przygotowane. Przykładem, nie wiem czy pamiętacie, była taka historia, że potwór wpłynął z morza do Wisły, czy tam wieloryb, czy coś. No i tam chłopaki sobie wymyślili, że pójdą na bulwary, dadzą jakiemuś chłopu 100 zł, 50, żeby pokazał na Wisłę i oni tam już wymyślą historię. Skończyło się na tym, że chłop pokazywał palcem na Wisłę, to była chmurka, tu widziałem potwora w Wiśle, nie? Tak na przykład tego typu rzeczy powstają. Czyli to nie jest nawet jakby kłamstwo, tylko to jest zwykłe kłamstwo. No tak. Czasami tak. No właśnie. Konfabulacja. Tam. No tak, ładnie, naukowo, tak. Bardzo językowo. Ale to tak jak brzmi. W filmie, co kiedyś pokazywali, nie pamiętam, czy to było Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, tak. Czy jak, ale że pokazywali. Tak. Panowie, pokażcie. Rozkład jazdy. Tak, pokażcie tutaj. Ja może się okazało, tak, że tak. Ale pamiętajcie, dział TZDW. Tak, tematy z dupy wzięte. Tak powinien nazywać się ten program. TZDW. Ja sobie zrobię takiego t-shirta na lato. Kiedyś było ZDCP, teraz jest... Czyli co to było? Za chwilę dalszy ciąg programu, a ten to jest TZDW. Wyznacza... Wąs. Ja wyznaczam... No to czy Wojtek pozna piłkarza Legii? Dobra. Wojtek Hadaj czy Wojtek Kula? Znaczy, tak. No, nie, to jest ja to, co, wszystko we mnie to dziś. To jest to, co przy Łotyszu było i my ustawiamy. No i to jest... Pozna. Znowu prawie nie. Chyba wiem. Ja wiem. Zaczynam od następującego... A jak obstawia... Musisz poczekać na nim. A, dobra, jak obstawiacie? Pozna. Pozna. Ja wiem, kto to jest. Ale ja też wiem. A, no to jesteś Wojtek. Ale, no to ale tak. Ja wiem, wydaje mi się, że wiem, ale wydaje mi się, że wiem dobrze. Uwaga. No, ja obstawiam, że tak. Buduję napięcie. Brazylijczyk, napastnik, imię na M, Manuel, nazwisko na G, Garcia. Zgadza się wszystko? Poza narodowością. Argentyńczyk! Tak. Argentyńczyk. Ale mogę skorygować? No. Ważniejsze było nazwisko, pamiętaj, tak, sam to mówiłeś. Tak. Argentyńczyk. Tak jest. Argentyńczyk. I była taka śpiewka kibiców Legii Manuela Zamięciela. Między innymi chodziło o niego. Ale jestem dobry, la la la, i skromny. Wszyscy dostają punkty. Nie był to największy napastnik na świecie. Nie, on miał 1,75 czy coś. Tak, ale bardziej chodzi o dorobek. 17 meczów, jedna bramka. Tak, i była taka sytuacja z nim, bo... No wiem to i to nie wyssałem z palca, tak jak tematy z dupy wzięte. Była taka sytuacja, że Legia grała jakiś sparring i on tam z metra nie trafił do pustej bramki, a chodziła taka opowieść, że gdyby w tym meczu strzelił bramkę i to by była bramka, a miała szansę ta bramka niestrzelona być bramką zwycięską, to podpisaliby z nim długi kontrakt. Na szczęście nie strzelił i pojechał w pi i pojechał gdzieś tam. Daleko. Historia ekstra szakiem. A co się później z nim działo w ogóle? Potem trafił do... Potem grał chyba w KTS Wesz. A nie, to nie on. Tylko Łukasz Gikiewicz. Union do Sunchales. Czyli gdzie? W Argentynie. Chyba tak. Tucumán SC, San Martín i znowu Union de Sunchales. No to grał w zajebistych klubach. Tak. Zajebistych. Wyznacza... Ja cały czas. Nie, Wojtek teraz, bo Wojtek dobrze odpowiedział. Okay. Wszyscy zostali po punkcie. No, no nie będę sobą, gdybym nie wskazał rebusy. Dobrze. Zobaczymy, czy znów to jest taki... moja ta trauma, czy jak tak, to się tam mówi. Twój matecznik. Tak jest. Dariusz Kubicki? Nie. Ale ja też mogę... Dariusz Zewiński. Tak, Dariusz Zewiński. Mogłeś, Wojtek. Ale, no ale właśnie, jak już, teraz więcej. Jak już wiedziałem, dobre, że mogę, dobre, to już Wojtek mnie przegonił. Mnie. No. Ale to jest też legenda do Ząbki, więc to dlatego. Ale wiesz, gdzie teraz Dariusz Zewiński gra? Zniczył. Błonianka. Błoniance? Błonianka. A, graliśmy, KTS Weszło grało... Błoniance gra? Tak, Dariusz KTS Zewiński? Weszło grało teraz dwa mecze w naszej lidze. Z Błonianką w lidze i w pucharze. I Darek Zewiński tam grał. I jak sobie poczynał? No grał, no. Okay. Ja bardzo lubiłem tego piłkarza, bo on gwarantował 2 gole na sezon w Ekstraklasie. Sezon 14-15 2 gole, sezon 15-16 2 gole, sezon 16-17 2 gole. Ale w barwach Dolkanu Ząbki został królem strzelców pierwszej ligi i myślę, że nie odkryje Wielkiej Przyszedł Ameryki. Do Krakowi. Jak powiem, że to jest jedyny król strzelców pierwszej ligi w historii Dolkanu Ząbki, także ma bardzo wyjątkowe miejsce w historii. Popularny Ryan Gosling. Tak. Dolkan Ząbki, obecna Ząbkowia i Wojtek jako człowieka, który bardzo śledzi to, co się dzieje z Ząbkowią, informujecie, że 18 listopada na stadionie Hutnika o godzinie 14 ostatni mecz w tej rundzie
KTS weszło, Ząbkowia, Ząbki, zapraszam, wiem, biletów tak, nie ma, tym bardziej cię zapraszam. Ale Ząbkowia też jest wysoko, nie? Ząbkowia, nie pamiętam gdzie jest, ale my jesteśmy wyżej. Trzy punkty. My jesteśmy na trzecim miejscu. Teraz. No, ale w ogóle ostatni mecz w sezonie widziałem, że jest w Ząbkach, Ząbkowaka tak, i tam wtedy ciekaw jestem, i to jaka może, będzie stawka. I to może, oczywiście jeszcze mnóstwo meczów przed nami, natomiast ja osobiście... Trener Kobierecki, jak to obejrzy, to powie zamknij mordę, co ty robisz, chcesz, żebym ja na zawał umarł. Ja bym chciał, żeby to był mecz, w którym drużyna, która wygrywa, awansuje. No, nie, no, i no. Taki mecz pamięta się latami, bo różne mecze wygrywane wysoko, po dramatycznych akcjach, ale które na nic nie wpływają, no to tam za dwa miesiące już się nie pamięta. Marzy mi się, żeby... ten mecz decydował, czy awansuje. Wojtek, a pamiętasz baraże do okręgówki wtedy w COVID-zie? I to też były Baniochą, ząbki. Co i to graliśmy? Też były ząbki, tak. Półfinał barażów. W finale grało później moje PKS Radość i przegrało z Baniochą. A my graliśmy z... Półfinale z nimi i przegraliśmy. Tak, tak, pamiętam. No. To, tak, 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 tak. Był taki mecz, tak. Wojtek. Dobrze. Jak wezmę Najmana, to muszę tam z kimś w duecie, tak? Nie, Najman to jest, czy jest licytacja. A, licytacja. No tak, tak, czyli wszyscy biorą. Tak, tak. No to Najman. Bym jak najwięcej rywali Legii z europejskich pucharów. I tu się licytuje, Wojtek. Ile powiesz w ciągu 30 sekund? Eliminacja i grupa, tak? Tak. W europejskich pucharach wszelakich, Liga Mistrzów i tej Ligi Konferencji, tak, to wszystko? Tak. O Jezu. 6. 7. 10. 12. Pamiętasz, masz 30 sekund. Żeby wymienić tych 10? Tak. Teraz już jest 12 na. Tak, już 12 podbiłem. Ale za dwa punkty, więc warto. I kto powie więcej, ten mówi. Tak. No to Wojtek, dawaj. A jeszcze możesz powiedzieć 13. A nie, bo się boję. Chyba, się, że wąs. Boję się, że ja wiem. Może wąs tam się. Ja wiem, dobra, 13, no. O. 15. O. Ha. Ale na przestrzeni lat, czy w ostatnim sezonie? Tak daleko nie doszli jeszcze. 15 po raz pierwszy. I w całej historii Legii? Tak. Kurde. Wojtek, powiedziałeś... Wojtek, dobra, 16 spróbuj. No Jezus Maria. Ja się przegram, ale to jest zabawa wtedy. Ta zabawa. Jak przegrasz, to zabawa. A jak wygrasz, to ważne coś, nie? Tak, tak, no, prawda. No, to się nazywa manipulacja. Nigdy nie byłem piłkarzem, ale myślę, to się nazywa manipulacja i okłamywanie samego siebie. Oczywiście. 16. Dobra, no to dawaj. No to się ładnie wypiernicz teraz. Po raz drugi, po raz trzeci, czas... start. Dobra, Real Madryt, Sporting, Borussia Dortmund, Austria Wiedeń, Alkmaar, Zriński Mostar, Aston Villa, Leicester City, Spartak Moskwa, Napoli, Trabzonspor, Apollon Limassol, Barcelona, Szachtar Donieck, Blackburn Rovers, Rosenborg Drontheim. Dobrze. No. Brawo. Jeszcze zapasem 8 sekund. Można. Można. Wojtek plus 2. Proste było, jak zabawa. Wojtek dwa i Wojtek wyznacza. Dobra. No to Najmana jeszcze powiedzmy, jak tutaj tak się rozgrzewamy. Jak nawet lodówka! Dobra, to ja wywieję 2. 2. 4. 7. Wojtek, to było zmyślał o tobie. Ja jedno, no. 7. 7 po raz pierwszy. 7 po raz drugi. Ile czasu na... 30 sekund. 7 po raz trzeci, sprzedane, Maciek Mąsowski, czas start. Zmywarka, opiekacz, toster, czajnik, ekspres do kawy, lodówka, pralka. Brawo. Ile z tego, Wojtku, masz? Niczego nie mam. Pralki nie? Nie. A, nie, nie. Nie, miałem taki czas, że nie prałem rzeczy, tylko wyrzucałem, ale to się nie opłacało. A, nie, no nie, to już bym się teraz kompletnie na idiotę albo w zrobił. Rękach prałeś. Na tarze takie. Albo pralka prania. Ja nie, mam pralkę, mam. Albo w takich, teraz się chyba znowu wracają do mody, pralki publiczne. Tak. W sensie niedaleko. Pralnie. Tak. Niedaleko, gdzie mieszkam, jest taka pralnia, tylko tam trzeba siedzieć i pilnować, żeby ktoś chyba tego nie ukradł, czy jak to jest? Nie wiem, jeszcze nie skorzystałem, ale jak mówisz, że niedaleko ciebie, to pewnie też gdzieś niedaleko mnie. Plus 2 dla Maćka. Trzeba się rozejrzeć. I wyznaczasz. U mnie pod domem, nie tym obecnym, tylko tym gdyńskim, powstała pralnia publiczna. Ale to w morzu pierzecie, czy? Tak. Morze Bałtyckie powstało. Lecą strzały. Manuel Garcia mi się nie powstydził. Czy Wojtek pozna piłkarza Legii? Bardzo mi się podoba. Tak. Bardzo proszę, mnie też, coraz bardziej. O. O.
Na tak, czekaj. Obstaw się najpierw. Nie. Tak. Ja obstawiam, że nie, bo nawet mi nie jest trudno rozpoznać. Ale ja wiem, kto to jest, tylko znów nazwiska nie znam. Ale wiem już chyba. No, ja się domyślam. Mogę? To jest chyba zdjęcie nie z Legii. Uwaga, Sanogo. Tak jest. Jest! Sanogo. W Legii kontuzja, w Zagłębiu Sosnowiec i tak gdzieś chodził tu, tam i nie wiem gdzie. Z nim dzieje? I teraz nawet nie wiem, gdzie on jest. Plus punkt dla Wojtka, czekaj, tylko najpierw to sprawdzę. Maciek tylko. Maciek tak. Stwierdził, że Wojtka. Punkt dla Wojtka, plus dla Maćka Wąsowskiego, minus dla Wojtka. Ej. Nie, nie dla mnie. Ja powiedziałem, że nie. A. Ja jestem uczciwy. Paweł, jak ty kontrolujesz? Ale wszystko zostaje w drużynie. Tak. Muszę kogoś oszukać. Jeszcze raz, przepraszam. No, ale powiedziałem Sanogo. Dobrze, Wojtek Hadaj plus. Punkt, Maciek Krzełęga plus punkt, Maciek Musowski, Wojtek Pila minus punkt. A możemy zobaczyć? A możemy zobaczyć, kto przegrywa? Tak, właśnie. Klasyfikację. Czy się do czwórki chociaż papie? No. No tak, jak zwykle na szarym końcu. Ale duży poziom. Ale jesteśmy tutaj na. A właśnie gramy o coś dzisiaj? O udział w następnym programie. Tak. Kto wygra odwozi Wojtka do domu? Piele? Bez klubu jest Wamara Sanogo. Ostatnio rozegrał 6 meczów na Słowacji w katarskim klubie Marsa Klok. Marsa Klok. W katarskim? Tak. Kurde, to na bogato tam. Ale jakiś ułomny ten klub. No nieważne. Mam wrażenie. Tam nawet ułomny klub. Najlepszy piłkarz poza Wamarą Sanogo to, patrzę po wartościach, bramkarz Marko Drobniak. No to może jakieś polskie. Słowak? Serb. Serb. Marko Drobniak nigdy nie grał w Polsce. Niestety. A teraz gra w Marsa Kloku. Wyznacza Wojtek. Fajnie. W czym tam grasz? Marsa Kloku. Na Marsie. Bardzo fajne kluby. Ja wyznaczam? Tak. No rebusy. Ostatni. Dobra, no i się wyleczę może. Krzysztof Kowalczyk. Nie. Krzysztof Mączyński. Tak. Krzysztof Mączyński. Maciek, prawie wiedziałem. Prawie już wiedziałem. Ta Mąka, mówię Mączyński. Krzychu Mąka. Nie wiem dlaczego, popularny. Jak zacząłem Krzysztofa, to mi się Krzysztof Ostrowski przypomniał. Taki meteoryt ze Śląska. Tak, był chwilę w Legii. Tak, ale Mączyński też dobry. Tak. A znasz ciekawostkę o Ostrowskim? Nie, ale prowadził ośrodek odwykowy. O, proszę. Tak. Nie, że był na odwyku, nie. Prowadzi nadal. No być może prowadzi, ale nie wiem tego. Natomiast wtedy, kiedy był w Legii i w tym czasie mniej więcej. Zainwestował w to jakby. Tak, prowadził. Oczywiście nie miał kwalifikacji, nie był tam psychiatrą, psychologiem, pedagogiem, natomiast no, zainwestował w taki sposób, że nie przepierniczył pieniędzy, nie wydał na 17 torebkę dla swojej damy. Mhm. Tylko założył ośrodek. Czy on funkcjonuje, nie mam pojęcia. Ale pomysł wyjątkowy, tak, jak na to próżniackie towarzystwo. No. Nie miał kwalifikacji, ale miał dar w takim razie. On miał pieniądze, ktoś mu pomysł podsunął. Tylko Paweł, ponieważ ty jesteś jeszcze bardzo zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce, w polskiej piłce, światowej piłce, arabskiej piłce. Czy mógłbym cię prosić, że wieczorem przyślesz mi wiadomość, czy ten ośrodek jeszcze działa, czy po prostu zakończył działalność, bo ty to sprawdzisz, ty masz Mogę internet. Mogę teraz nawet. Możesz, bardzo cię A proszę. Jak się nazywa? Krzysztof Ostrowski. Ośrodek. Co robi? To pisz Krzysztof Ostrowski ośrodek. Ostrowski terapii na przykład, nie? Nie mylić z Rutkowskim. No. Nie mylić, zdecydowanie. Bo to są informacje sprzed wielu lat. To mogło już dawno przecież się przekształcić. Na przykład nie w jakiś sklep nie wielki, wiem, Biedronka, Iza Żabka. W Przeglądzie o tym nie pisała. Kto? Iza Koprowiek. Mam to. No. Ale nie, jeszcze nie znalazłem. Mam to, ale jeszcze nie znalazłem? Krzysztof Ostrowski. Nie mam nazwy. On bardzo krótko był w Legii, bardzo krótko. Z pół roku chyba. Przyszedł ze Śląska i odszedł chyba też do Śląska. Mandala się nazywa. Ośrodek? Tak. No ale widzisz, jednak coś nie, wiem. No, jednak panowie, jednak szacun dla siwych włosów, bo jednak cokolwiek wiem. Nie wiem, czy jest, no, jest jakiś ośrodek w Beskidach, nie wiem, czy to jest to. Bardzo chyba tak. Nie, to jest pokoje gościnne. No nie, to nie to. To, nie. To może się przechrzciło. Może, no nie wiemy, ale takie coś istniało. Może ktoś napisze w komentarzu. Tak jest, może ktoś... Że był na przykład. No. I nie pomogło, albo pomogło. Wyznaczał Wąs. Już nie mamy rebusów. A czy Wojtek Piela, czy Wojtek pozna piłkarza Legii jeszcze jest, czy nie? Tak. To ostatnie, Wojtek. Dobrze, bardzo proszę. Ja jest ciemno już, że pozna, bo... Jak tak samo. Jak mówiłem dwa razy, że nie, to straciłem dwa punkty. No to ja jak wszyscy, no, że pozna. No.
No to panowie. Maciek? Tak, tak, też. No to panowie, bardzo mi przykro, nie wiem, kto to jest. Pokażmy jeszcze raz. Ja chyba pokażmy jeszcze raz. Dokładnie 30 sekund o nim rozmawialiśmy. To jest Krzysztof Ostrowski. No właśnie, ale uwaga, znowu muszę się prawdopodobnie bardzo głupio wytłumaczyć. Wszyscy zdradzą pół. Ale mogę się bardzo głupio wytłumaczyć. Możesz. Pamiętam Krzysztofa Ostrowskiego, jak był na łyso ogolony. Dokładnie, tu miał włosy i te włosy mnie zmyliły, ale to jest niesprawdzalne dla was. Możecie myśleć, że bajki opowiadam. Ja myślałem, że to jest Krzysztof Ostrowski, ale mówię, kurwa, przecież on włosów nie miał. I zapomniałem, że on nie jest w wieku, że nigdy nie będzie miał już włosów, tylko te włosy mogły... Ścinał. Przegrałem, tak, przegrałem, ale wszyscy tracimy, z ręką na sercu, solidarnie. Z ręką na sercu myślałem, że to jest Krzysztof Ostrowski, tylko mówię, no, no nie, nie mam 100% pewności. Jedyny Polak i Wojtek nie poznał, czyli widać, że tak zagraniczni piłkarze mu w głowie zawrócili. Ale dałem tu ciała. Wyznacza dalej wąs. No to Szubienica. Kto z kim? Wojtkowie ze sobą. Ale co to jest za kategoria, Paweł? To jest, grałeś kiedyś w Wisielce, Wojtek? Kompletnie nie. Trochę jak koło Fortuny, trzeba odgadnąć hasło. Tak, hasło jest... Ale z literek tam jakiś brakujący? Tak, zaraz zobacz, NDI poproszę. I tu masz, zobacz, pięcioliterowe nazwisko osoby związanej... Z piłką? Piłką nożną. Ale polską czy zagraniczną? Polską. I masz jedną samogłoskę do wykorzystania, a potem musisz mówić spółgłoski. Powiedz jakąś literkę. Ja? Tak. Jakąkolwiek? Tak. A. No i zobacz. I w tym nazwisku są dwie literki A. Tak, już możesz zgadnąć, jakie to nazwisko. Jeśli chcesz. Salach. Nie możesz go wyprzedzić, jak zgadł literkę. No ale już mnie chyba wyprzedził. Ja nie mogę zgadywać, nie? Ale Paweł, jeszcze muszę dopytać. Nazwisko piłkarza w ogóle światowego, nie polskiego? Nie musi być piłkarz, ktoś z piłką związany. W polską, światową. No, w Salach. Nie? O. No, a czemu nie, teraz ja, tak? Ej, a czemu nie rysujesz Szubienicy? Bo odpowiedział dobrze. Znaczy literkę powiedział dobrą. No. Teraz ja mogę literkę, albo też się mógłbym zgadywać. Możesz zgadywać. Dobra. Ale już nie Salach, pamiętam. Nie, już teraz wiem. Ale dziękuję, bo to tak właśnie trzeba czasami podkręcać. No dobra. Ale mimo wszystko spróbuję powiedzieć L. No właśnie, to takie spróbowanie. A takie coś to, że nie ma tej literki. Tak, tak. To już zaczyna się Szubienica rysować. A. Teraz ty. Ja? Mhm. Literkę. Mhm. Albo strzelać. Lepiej literkę. T. O kur, jeszcze większa ta kreska. Czyli Tataj nie będzie. Maciej Tataj, legenda kolejna Dulkanu. Trudna ta Szubienica. Kto to wymyśli? Ja. Nie ma szans. S. Co się śmiejesz? Nie śmieję się. Ej, bez kitu. K. No bardzo trudne, panowie. Znaczy, czy wiecie, ja się domyślam chyba, ale kto? Chyba nie ma K. Ale nie Salach przecież. Nie ma K? Nie ma K. A, to no nie. Teraz właśnie dojechała mi kreska przez K. No. M. O. O, czyli mój zawodnik odpadł. Tak. J. Hadaj. Tak jest. Hadaj. Wojtek plus punkt, drugi Wojtek. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, jednak nie jestem taką ostatnią gapą. Ale zaraz, chwileczkę. No jesteś związany z piłką. Ale to miał być piłkarz, gdzie ja? Nie, powiedziałem, że związany z piłką. Tak? I to polską. A teraz pytanie, bo na ostatnim quizie tego żeś nie powiedział. Czy jakby osoby, które są w Szubienicy, są ze sobą w jakiś sposób powiązane ciągiem logicznym? Nie mogę udzielić takiej informacji po pierwszej odpowiedzi. Dobra, czyli są. Wyznaczasz. Do tej Szubienicy, czy do czego? Szubienica, spodobało mi się. Kto z kim gra? No daj nam teraz, no. Bardzo proszę, Maciek i Maciek. Tak, nie będą się Wojtki. Tak, a nie tylko tak. My się będziemy kompromitować. Jedziemy. O. Sala. Wreszcie, Hadaj dwa. Wreszcie musi być. A. No,
wal, śmiało. Aj, kurde. Śmiało wal, a nie, a na końcu. To a to, a nie tam, gdzie miał być. Zgadujesz, czy nie? Nie, nie. Maciek? M. Ładnie ci Maciek idzie. Jak po maśle. W. A czy jest w tych szubienicach nazwisko Mioduski? Nie. Nie mogę udzielić. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Czy jest tu jakiś... L. Cwaniak? L. O, tata. C. Widzisz, wcale nie było takie, to nie jest takie łatwe. Nie, no, bym ja powiedział, jestem, że jedno z trudniejszych. Ja jestem pewien podziwu, że zgadzę. Ale może jakby piela, to też bym zgadzał. Kurde. I teraz będziesz rysował w razie czego ich postać wiszącą? Już było, czy nie? Tak, 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 dlatego to jest wisielec właśnie. Jak już skończy rysować, to znaczy, że przegrałeś. Jak już tam ostatnią nogę ci dorysuję, czy jesteś powieszony i koniec. Ale zastanówmy się, bo może będziemy mieli szansę wygrać. J. Czy to nie? Nie, 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 to nie przechodzi chyba na nas. Aha. I to może być piłkarz zagraniczny, polski, człowiek związany z piłką, trener, masażysta, prezes. Jeszcze raz chciałbym to usłyszeć, tak? Tak. Dobra. Bo ten Hadaj mnie zmiażdżył. Ja już chyba wiem, ale nie powiem. Ha. No. Już wiem też. No. Ale my musimy być jak Marek Kondrat w Killerze. Wiem, ale nie byłem. Wiem. Ten chłopak gra w Puszczy Niepomójce. Tak? Tak? No, Wojtek? Widzisz? Ale to jest. Brawo. No i chyba. Hajda. No i kto może być? Hajda. I grał w Górniku i w Stamilu. Tak, tak. Tak. Czyli punkt. Ja coś wiem. No, ludzie. Wiedza, no. Plus punkt dla Maćka Szałęgi, minus dla Maćka Wąsowskiego. No panowie, a jak już było haj i a. To już można było zgadnąć. No, ale tak, tak ci się wydaje. Była tak kolej się... Maćka, no ja nie mogłem chyba, tak? Odgadnąć. A ty powiedziałeś H, tak? No jak ja powiedziałem H, tak. No to mogłeś zgadnąć. To po tym mogłeś chyba. A to od razu jak ja powiem jakąś literę, to mogę, tak? Ja myślałem... Jeśli jest dobra. A, okej. Okay. No. Wyznacza Maciek Szłęga. To może Najman. Licytacja, proszę bardzo. Jak najwięcej Marcinów w polskiej piłce? Pięciu. Sześciu. Marcinów. Siedmiu. Od Neymana. Siedmiu. Nie muszą być piłkarze sami, tak? Nie. Siedmiu. To nie wiem. Ośmiu. I 30 sekund, Paweł? To się nic z czasem nie zmienia? Że w 30 sekund te nazwiska tak, trzeba wymienić? Tak. Ile powiedziałeś? Osiem? Osiem. Pewnie w dwie minuty bym wymienił dziewięciu, ale w 30 sekund boję się. A jaka jest teraz liczba? Dziewięć, tak? Czy osiem? Osiem. Osiem. Dobra, ja odpuszczam. Podkreślę, że gdyby była godzina, to bym nawet z 15. Dobrze. Kiedyś postawimy kamerę, będziesz wybiegał. No Maciek niech odpowiada, bo no. Już... Ośmiu po raz pierwszy, ośmiu po raz drugi, ośmiu po raz trzeci. Czas start. Marcin Baszczyński, Marcin Kuś, Marcin Kowalczyk, Marcin Malinowski, Marcin... Legii grał. Marcin Mięcie, Marcin... Bo mi żal się go zrobiło, że się zaczął. Jak winda. I czas minął. Jeszcze 5 sekund. Jak prezydent. Ile wymieniłeś? 5? 5. Marcin Komorowski. Marcin Wasilewski. Marcin Wasilewski. Minus 2 punkty. Marcin Kuźba, wymieniłeś? Ja bym wygrał to, kurde, jak ja głupi byłem, że tak. No. Marcin Kaczmarek. O. Kaczmarek, no. Myślałem. Trzeba do końca, Wojtek, trzeba się ale wierzyć. Ale ja nie jestem taki hej do przodu. Trzeba no. Jakby się wierzyć. Trzeba jakby znać miejsce w szyku, a ponieważ Maciek na bieżąco jest piłką, a ja jestem lekko z tyłu, to uznałem... No, że raczej jakby nie mam szans. Adam Małysz ale dłużej się interesujesz piłką, po Wojtek. Po tak, ale współczesną prawie wcale. Prawie. Kto wyznacza? Wąsu, ale nie masz na siebie. Co zostało? Dużo rzeczy. Archiwum Wojtka Hadaja chyba tylko raz. Właśnie, chyba tego, że... No właśnie, dlaczego to jest no. Tak ignorowane? Archiwum Wojtka Hadaja dla Wojtka Pieli. A,
To ja już się tak Koseckim wyłożę. Jak będzie źle odpowiadał, to cię dziubnę, uwaga. Dobra. O, tam stoję. Tak, z kim pozwał Wojtek Hadej? Z Karwanem, z Włukowiciem, z Surmą, z Rosłoniem. Nie wiem, czy nie z Włuko. Ja pierniczę, zastanów się. Wojtek. Ja wiem z kim. No domyślam się. Ja wiem, ja tą okładkę ale dobra, wyciąłem z naszej Legii, ja ją dopiero wczoraj zdjąłem, nie wiedząc, że ona tu będzie. Ale dobra, z Rosłonia chyba można wykreślić. Gdzie z Rosłoniem? No, bo on raczej by mu nie dali tam. Panu i wzruszenie. No, jemu by nie dali podnosić. No gdzie? No, masz... no dobra, to zostaje trzech. Zastanów się, to był... Mogę podpowiadać mojemu koledze z drużyny? Nie. To był 2002? Drugi rok, to wiem. Albo Surma. Przecież Surma wiem, że na pewno był kapitanem w 2006, jak podnosił. No tu nie ma opaski. No dobra, ale wiesz, trzeba jakoś ciąg logiczny w głowie wzbudzić to. Ale Wojtek, niestety ci nie pomogę, bo tutaj czytam te nazwiska. Ja myślałem, że to w ogóle tam kto inny to trzyma. Naprawdę. I wszystko ale słowo honoru. Karwan, Włukowicz, Surma, Rosłoni, a ja w ogóle... Ale mogę powiedzieć? Teraz mogę powiedzieć? Mojego nie ma tam. To Kucharski. O, no właśnie. Kucharski. Kto to był? Paweł, ale dobra, najlepszy będzie jak w oryginale. No to w takim razie no to mogę odpowiedzieć, co czuję. Patrzcie na Pawła. Włukowicz. Paweł. Kto? Włukowicz. Zobaczmy, bo włączyłem NDI. No, Wuko, no. Tak. I teraz Wuko jest w Piaście Gliwice, ja jestem w KTS Weszło. Jak nasze drogi się rozeszły? I kto ma lepiej? Ja myślę, że pod względem finansowym bezdyskusyjnie Wukowicz. Myślałem, że ty masz więcej niż... więcej siwych włosów, natomiast Wuko nie ma w ogóle. Przepraszam. Czy utrzymujesz punkty i wyznaczasz? Dobrze. No to archiwum, to ciekawe jest... Wojciecha, dawaj, jedziemy. No, masz archiwum dla ciebie. Dla mnie? No, to się ładnie wypie. W jakiej stacji Wojciech udzielał tego wywiadu? Wiem, ale ja to wiem. No. Paweł, ale to strzelasz w kolano, bo ja to wiem. Ale z Kucharskim też pokazałoby się, żebyś nie wiedział. Czy to była TVP Kultura? Czy to była TVP Plus? Na pewno nie Kultura, bo to jest jedna z rzeczy, której nie znam. TVN, ja wiem. No to mów. No i ale zmiażdżyć cię? No. Ale trzymaj się fotela. Czy to był Kucharski? W jakiej stacji Wojciech Hadaj udzielał tego wywiadu? Była to stacja, która do dziś istnieje. Głównie filmy tam można oglądać. Ta trzecia. Mogę to zobaczyć? Tak. Bo zapomniałem nazwę. Puls! Tak jest. TV Puls. Polecamy. Ale nie polecamy, bo teraz tam są same filmy, tam już wywiady. Co tam się działo? To tam był taki wywiad, bo nie mieli co dać, to mnie zaprosili, bo ja byłem często takim wypełniaczem w tych stacjach, które powstawały. Rozmowa z ciekawym człowiekiem. Rozmowa z ciekawym człowiekiem, bo każdy im odmówił. Ale że każdy ciekawy człowiek nie mógł. Każdy ciekawy człowiek, jak się dowiedział, gdzie ma iść, to nie mógł. Wtedy, bo teraz ta telewizja Puls to bardzo dużo filmów daje. Puls 1, Puls 2 chyba są bardzo dużo filmów. Tak, jest Lombard, życie pod zastaw. To tam Zbigniew Często. To chyba są powtórki na przykład moich ulubionych filmów w dzieciństwie, bo teraz inaczej je dostrzegam, z Louisem Define. Czasami zerkam. I Fantomas. Pół żartem, pół serio. Powstała nowa telewizja, zapraszali różnych dziwnych ludzi, no i mnie zaprosili, bo pewnie im wszyscy odmówili. Ale tak na takiego szalikowca tam... No, bo to było coś tam, to było chyba przed jakimś ważnym meczem Legii. I trzeba było podkręcić. Trzeba było podkręcić, zaprosili mnie. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to jest na YouTubie dostępne. No. Tak, tam oprócz mnie to jeszcze chyba byli kibice. Okej. Okay. Tak, jeden. No. Szczegółów nie pamiętam, ale to było w takim baraku. Teraz to ta telewizja to jest potęga. Wtedy to było takie tam coś. Wyznaczasz. Ja. Mhm. Archiwum Wojciecha Hadaja odpowiada. Oni mogą też? Tak. Bardzo proszę kolegę z Islandii. Z Wyspów się. O. Z jakiego meczu pochodzi to zdjęcie? Polska-Armenia, Polska-Kazachstan, Polska-Azerbejdżan, Polska-Tunezja. Tym razem inna anturaż Wojciecha Hadaja. Ale to takim kaukaskim wizerunkiem poszedłeś. Poza Tunezją. Powiem ci kolego, że ci bardzo współczuję, bo ja sam nie wiem z jakiego. Bo na pewno te pierwsze trzy to były te mecze na Legii. Tak. Tak. Polska możemy to podpowiedzieć koledze? Ja byłem na wszystkich poza Kazachstanem. Do czwartego nie było. No tak, tak bym odrzucił. Polska to się zastanawiam, czy w ogóle był taki mecz kiedykolwiek w Polsce. Ale też mogę się mylić.
I to jest mecz na Legii, bo wtedy reprezentacja grała na Legii, to na pewno. Polska-Armenia to jest chyba podpucha, bo my później graliśmy z tą Armenią trochę. Ale ja, Paweł, wiesz, że ja też bym nie odpowiedział na to pytanie. Ja meczów jako speaker ligowych mam ponad 500, a reprezentacyjnych 24. Niezbyt dużo reprezentacyjnych, ale w momencie, kiedy wszyscy mnie krytykowali, a PZPN mnie brał na speakera reprezentacji, to była paranoja, co? Wszyscy mówili, co za idiota, jak mordę, że jak można takiego chama, prostaka. A mówisz na przykład tak, wy z Azerbejdżanu nigdy nie będziecie mistrzem nie, świata. Nie znałem azerbejdżańskiego. A mogę powiedzieć się prywatną historią? No. Pierwszy mecz reprezentacji Polski w życiu, na jakim byłem, to jest mecz Polska-Meksyk na Łazienkowskiej po golu Pawła Broszka 1-1 i Wojtek był speaker. No oczywiście. A tłumaczem wiecie, kto był? Tłumaczem moim, bo to na takich meczach międzypaństwowych musi być tłumacz i to musi po prostu. Meksykański? Meksykański, tak. I się śmiej. Obecny trener przygotowania fizycznego Cezar San Juan, bo jest z Meksyku i on wtedy pracował w Legii i PZPN pyta się, kurczę, skąd tu wziąć tłumacza z meksykańskim, z hiszpańskim, co ja właśnie, gadam, hiszpański. Z jakim meksykańskim, ale ja się wkręciłem, ale się wkręciłem. Ja mówię, ale to nie musicie brać, bo nie dość, że mówi perfekt po hiszpańsku, to jest Meksykaninem, mamy w Legii, dobra, to pan go bierze, no i ja go wziąłem. No i ja wtedy jeszcze mogłem brać, a później przyszedł Mioduski i mnie wziął. Znaczy, mnie wyrzucił. Ale to później. Nie wiem, jaki to był mecz, tak wracając w ogóle do wszystkiego. Polska-Azerbejdżan. Dobrze, Polska-Azerbejdżan. 8-0 pewnie. Możliwe. Taki mecz za Janasa. Tak. Marek, ja wyznaczam? Nie, Maciek. Marek Saganowski, Iwą Kadaja i Maćka. Proszę bardzo. Bardzo proszę. A na co? Archiwum Wojtka Hadaja dla Was. No nie ma już. Nie ma? No cztery. Rebusów nie ma, archiwum nie ma, Szubienica jest dramatyczna. Ja tylko Paweł został. To odwrócimy. To moja kwestia była w filmie. To, a ja ją wymyśliłem. No? Znaczy nie wymyśliłem, tylko wziąłem z kabaretu tej. No i wyznaczasz. Odwrócimy kartę, niech będą tabloidy dla Wojtka. Dobra. Odebrał zamiast klasyk. Co odebrał pan Tomasz? Blender, żelazko, czajnik, prostownicy. A dla kogo to jest? Dla mnie? Nigdy nie rób tak, jak on odebrał. I tu jest to, co on odebrał, zamiast telefonu, tak? A czy jest się Boniek, czy nie? Nie. Kurczę. No to uwaga, wydaje mi się, że żelazko. Dobrze. A, i nie mylić z Witem żelazko. Nie. Odebrał żelazko, przyłożył. Wit żelazko od kogoś innego odbierał. Jakieś punkciki. Nie żelazko. Paweł, jakieś punkciki złapałem, czy? Utrzymałeś swoje punkty, bo zostałeś wyznaczony. Aha. Dobra. Zobaczmy klasyfikację. My pewnie na szarym końcu. No, ja to w ogóle już. W ja drugi? Tak, tak. Nie, ale to ty jesteś, przecież masz inne włosy. Tak się złożyło. W klasyfikacji indywidualnej prowadzi Maciej Szelęga, a w klasyfikacji drużynowej prowadzą Maćki. Bo Wojtek tyle nie dojeżdża dzisiaj, nie? Ostatni jest na razie. Nie, no bo po prostu... Wielka sensacja. Ale jakby się stara. Jakby się stara. Poza tym właśnie, za starania. Daj się za starania. Wyznacza Wojtek, Hadej. Mogę? Możesz. Co to było to, co przed chwilą wyznaczyłem? Nagłówki z tabloidu. Nagłówki z tabloidu. Dla? A żebyśmy wygrali, to lepiej dla nas wyznaczyć? Teraz lepiej dla nich. Bo o kurde. Punkt. Dla mnie? Maciek. Czym go żona tłucze? Tłuczkiem, wałkiem, trzepaczką, kałamarzem. Żona tłucze mnie. Dramat nie, męża. Nie, te tytuły to dramat jakiś jest. Dramat męża, którego żona to diabeł. Tematy z dupy wzięte. Tłuczek to by była taka gra słów typowo faktowska tutaj. No, żona tłucze mnie tłuczkiem, to by był dobry tytuł. Nie wiem, czy wałkiem, trzepaczką, kałamarzem. Kałamarz to... Nie, kusi mnie ta trzepaczka, jest to tak absurdalne. Właśnie, a w tych tytułach było bardziej absurdalne. Kałamarzem nie dali, bo zwykły człowiek nie zrozumie, co to znaczy. I wtedy byłoby trzepie mnie trzepaczką, a nie tłucze. Ale tłuczkiem za proste. Za proste. No, mówię ci. No jaka sztuka tłuc z tłuczkiem? Sztuka tłuc na przykład trzepaczką. Albo kałamarzem. A nie trzepać. Trzepać dywan, chodnik, ale... Albo trzepać dywan tłuczkiem. Tłuczkiem. Albo kałamarze. Kałamarzyć wałkiem. Ale trzepaczka chyba by się nie zmieściła, wiecie? Na jego twarzy? Nie, w sensie... Na jego twarzy tak, ale... W sensie tutaj w tym tytule. Więc chyba bo najkrótszy... tytuł to białe pole. Więc chyba wałek by się tylko zmieścił. Tak mi się wydaje.
On dostał od żony trzepaczką, bo zrobił wałek. Dramat męża, którego żona to wałek diabeł. Wałek to kałamasz. No. Ja bym dał wałek. To jest twoja odpowiedź? Tak. To jest błędna odpowiedź. Pokażmy NDI. Żona trzepaczką, czyli pierwsza myśl. Panowie, pierwsza panowie, myśl. No ale czym bardziej absurdalne, tym... Kurczę. Tracisz punkt. Ale to podoba mi się ten podpis pod. Dość dyktatury kobiet. Panka po matki nowoczesnej. Tak jest. Wieku mężczyzn. Wyznacza dalej wytykamy. Mamy jeszcze te tabloidy? Tak. Bardzo proszę. Podobało, się, podobało mi się. Ale dla kogo? Dla kogo? Bardzo proszę kolegę. Czemu pani nie śpi? Nie śpię, bo jedzie tramwaj, bo atakują ją bobry, bo wbiegam w szafę, tak strasznie tłuczę. Bo wbiegam w szafę. Oj. Nie w samochód. Wydaje mi się, że jest tutaj całkiem wyraźna podpowiedź. Te chrup i drzewo to chyba wskazywałoby na bobry. Więc ale od... logiki się nie trzymają. No właśnie. Zwłaszcza nie w tym quizie. Przed chwilą to udowodniliśmy. Nie trzymamy się logiki w tych tytułach. Czym najgłupsze, tym to wybierz. Te bobry są w sumie nie najmądrzejsze. Nie, ale Maciek ma rację, ja też bym poszedł w bobry. Poszedłbym w B chyba. No bo co chrupie? Tramwaj chyba nie. Dobra. Chrupią kości. Dobra, wybrałeś, tak? Tak. No tak. I zobaczymy, czy jest logika, czy... Tak jest, bobry. No i jest logika i to mi się nie podoba w tym momencie. No, zgodnie z logiką przegrałem. Maciek utrzymuje punkty i wyznacza. Dorobił się na bobrach. Nie, no to... Co my tam mamy jeszcze? Bo skandal. Chyba tylko... Nie mamy archiwum Hadaja, nie mamy rebusu. Najman poszedł chyba. W ogóle kalambury są chyba jeszcze cztery, tak? Bo nikt nie brał. A właśnie, kalambury to jest rysowane to... chyba. Tak, ja, ale ja ryszy. A, no to tym bardziej ciekaw jestem. Co... No to dawaj, no weźmy to. Kalambury, lecimy. To momencik, dajcie mi sekundkę. Tutaj Wojtek, ja rysuję na żywo. Kogoś. Kogoś i ty musisz zgadnąć, kto to jest. To też jest. A to ja muszę zgadnąć? Piłki. To już wyszło, że ja? To jest tak jak z rebusami. Kto pierwszy, na przykład Stefan, to pierwszy, na przykład Stefana Białasa. To pierwszemu się wyda, że wie dobrze, to ten krzyczy. Jak powiesz, tak. Że Stefan Białas, na przykład, tak. To krzyczysz. A ty masz, Paweł, przygotowane w razie czego podpowiedzi, jak twoje zdolności plastyczne nie będą na tyle duże, żebyśmy poznali? Co to za insynuacje? Ja za ten brak wiary bym zabrał punkt. Tak. Ja w ciebie wierzę, Paweł, że pięknie narysujesz Stefana Białasa. Dziękuję ci. Jesteśmy gotowi. NDI. No. Wojtek, jeszcze mi podpowiedz. On kogoś rysuje i my mamy zgadnąć, tak, kto to. To jest tak. To jest postać związana z Legią czy polską piłką? Z polską tylko. Piłką. A to jest mężczyzna? Dariusz tylko... Meduski. O, no, teraz, nie, tak, teraz, ale to ja też już bym wiedział. Skąd wiedziałeś po pięciu, co? I to jest do wycięcia teraz, do socjalne i to jest Dariusz Meduski. Słuchaj, poznałem po budowie. Wieczorem się tym zajmę. Poznałem po budowie. Wysoki chuj. Punkt dla Maćka. Dobra, no po prostu trzeba było rzucić Meduski, żeby mieć już za sobą, tak. Bo to wiadomo było, że on będzie. Musiało być. Ale teraz jest już trudniej. Bo ale jaki Meduski... kolor wybrałeś, taki trochę przekłamany. Musiało być pytanie Meduskiego, no wyznaczasz dalej. No to kalambury, jedziemy dalej. No. Dobrze. Marta Ostrowska. Nie. Kurde. Zmienię sobie ten pędzel. Też by było łatwiej. Ciągle no, ale to było podobne. No właśnie tak, no też miała taki... Podobna figura. Ja proszę. Słyszeliście, Wojtka, to było podobne. No, z tego rysunku można było wybrać... Podobna albo... fryzura była u Dariusza Meduskiego i Marty Ostrowskiej. No. Dixon Czoto. I teraz Paweł znowu kogoś rysuje. To jest... Wojtek Hadaj. Tak? Nie. Wojciech Mann. Paweł Paczul. Paweł Paczul. Mateusz Borek. Filipiak? Nie. Jan Żurek. Michał Prowierz. Z tymi włosami? No, ale trochę jeszcze ma. Fernando Sancho. Aleksander Wuchowicz. Czemu ma wiolinowy klucz zamiast nosa? No to... Te okulary jeszcze. To już trudniejsze. Bogusław Kleśnodorski? Tak. Plus punkt. Dziękujemy. Bogusław Kleśnodorski. No ta. A jak to zgadłeś? Po okularach. Właśnie. I dalej lecimy. W spojrzeniu przenikliwym. To samo. To samo? Tak. Dawaj, wykończamy tę kategorię, Paweł. Ale jesteś już zmęczony tym rysowaniem, widzę. Napij się może. Proszę, tak zostawię.
Wojtek Hadaj. Tak. Ale, a, no tak, siwe, zgadza się. I tak rozwiane? Nie, no, chciałem a tak... teraz się przelizałem przecież. Ale wiem, ale nie umiem rysować. Zresztą. Chciałem tak bardziej. O, dobra, ale samo to, że już mnie tam umieściłeś, to już tak. Przejdę jeszcze. Kolejny punkt dla Maćka. Jeszcze by wąsek w ostatnim quizie, na ostatnich metrach. Jedziemy. Jeszcze tak, raz? Tak. Kalambury, tak, dawaj. Był Hada, jest Wojtek. Dobra, ostatni kalambury. Marta Ostrowska. Kurczę. Radowicz. Dejna. Jessica Ziółek. Radowicz. Jessica Ziółek, no takie usta. Wukowicz. Ljuboja. Kurde, ten Irokes. To nie jest Irokes. A co, kto tam był? Jeszcze jak poprawia. To. A że to niby są Zakola, Krzysztof Stanowski, czy co? Uważaj. Ty to powiedziałeś. No. To co, Paweł? Żegnamy się z tym programem. No. Maciek się żegnał. Maciek. Za dużo punktów zdobywał. Zapewnie się poczułeś. Nie, no, ale tutaj wiesz, prezesi klubów byli i tak dalej, nie? No to, no to Krzysiek logiczny. Jesteś w sumie prezes. No tak, no. Jedną rzecz. Właściciel, prezes, człowiek orkiestra. Muszę sprawdzić jedną rzecz. To może być. Jak nie Radowicz. Nie, no ale zaraz, dlaczego ten piękny obraz zniknął? My musimy go widzieć. I się zastanawiać. Dokładnie. Halo. Czekaj, sprawdzam jedną rzecz. Nie, 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 dobrze, dobrze, że zdjęliście na chwilę. Ale znowu jest. To nie ta osoba. Zaraz się okaże, że... Paweł narysował pingwina i teraz się zastanawia, co z tym zrobić. Nie, 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 ja patrzę jedną rzecz. Kurde, no jak na złość. Co? Nie ma zdjęć tego człowieka? Znaczy, nikt go nie widział. Dobra, mam. Przerysujesz zupełnie? Numerek na koszulce chyba. Kucharczyk. Jacek Magiera. Tak, Kucharczyk. A, no ale byśmy nigdy nie znaleźli, no. 18. Jakbyś narysował drewno takie obok. Punkt. Dobrze. Ty, ale weźcie jeszcze raz, pokażcie to dzieło. O co chodzi z tym? No co, one takie włosy, takie na taki szpic. No trochę miał, no. No. I 18 i był zawsze taki zdziwiony. Tak go zapamiętałem. I mówi, ty jesteś fatalny. Tak. Wojtek plus i wyznaczasz. Dobra, już nie ma kalambur, nie? Nie ma. Kurde. Zostały Szubienice. Tak jak zawsze. Pokażę punkty. Jeden Najman chyba. O. O. Kurde. Trzeba gonić. Ale drużynowo jest nieźle. Dobra, to weźmy Najmana i zobaczymy. Co. Dobra. Masz. Jak najwięcej bajkowych stworzeń. 5. Najman. Wszystkie. To 6. No dobra, 5 na razie. Ale w sensie, że imiona, nie wiem, gumisiów, czy tak. Imiona Pokemonów, tak? No, tak. Nie, ja nie znam. Imiona Pokemonów to Najman. Ten, masz listy wyborcze Konfederacji. A, dużo Pokemonów. Ile było? 5. 5 po raz pierwszy. Ja odpuszczam. Panowie, no. 6. 6 po raz pierwszy. 7. 7. 8. Hmm. 8 po raz pierwszy. 9. 9 po raz pierwszy. To wy cały czas panowie bajki czytacie? To tak. 10. Dobra, chyba pas. 10 to już jest dużo. 10 po raz pierwszy, 10 po raz drugi, 10 po raz trzeci. Sprzedane, czas w start. Pikachu, Raichu, Charizard, Charmander, Bulbasaur. Wyborne listy, Mewtwo. Konfederacja tych, których brałem. Pikachu, Charmander. Za bajki. Pokemony. Nie mam szans. Shrek. No to już łatwo masz. Królewna Śnieżka. Dobrze, ilu z nich weszło do Sejmu, nie wiem. Oby żaden. Tak, plus 2 punkty, Wojtek, mogłeś walczyć. Jeszcze był, zobacz. Bestia. No Mike Tyson? Nie, piękna i bestia. No mogłem, ale, ale pamiętam jak niektóre dzieci się pytają, Maciek. Kto to jest i bestia. Ale pamiętam, jak Maciek się wyłożył na Marcinach, no i myślałem, że może teraz też. Ja się spotkałem z takim pytaniem. Słyszysz, Wojtek? Według mojej wiedzy... Z bajki Piękna i Bestia, kim jest i bestia? Zostały dwie Szubienice.
Miejmy to za sobą, jedziemy. Kto z kim Maciek będzie walczył? A możemy zobaczyć punktację? Możemy. A, czy ja mogę patrzeć, jak się wyżynają wszyscy. Bardzo fajne. Przepraszam, złowieszczy śmiech. No widać, że bajkowo tak. Nie, tak w czuł się czarny charakter. Złowieszczy śmiech, to ty mnie uczyłeś, jak byłem panem Ziemowitym. Tak, który niestety już nie jest z nami. Wiem, no już znaczy nie, z nami jest. W świecie piłkarskim. Tak, tak, ale no daj Boże mu, żeby żył jak najdłużej. Oczywiście. Ale nie ma go już w Lechii Gdańsk. Tak. No dobrze, to ja bym zaproponował... A dajmy im może. Szubienicę. Nie, no tak, żeby trochę była rywalizacja między naszymi grupami, to Wojtek z Maćkiem. Dobra, tylko przypomnij mi, Paweł, co to... Co... Ludzie piłki po literce. A, to co byłem, Hadaj. Tak. Aha. I był Hadaj, Hajda. I no lecimy dalej. Hajto. Zaczyna Wojtek... Literkę? Hadaj, tak. Pięć literek. Mhm. K. A, zacząłem. Z przytupem. Maciek, no. Odpowiedz od razu. No to H. I? Hajto? Tak. No. Paweł, no, ale to jest nieuczciwe. No, to co najmniej dwie szanse. Przecież byłeś pierwszy, dlatego ci dałem. To nawet. Dam szansę się Wojtkowi zrewanżować, to Szubienica z Wojtkiem. Dobra, sekunda. No, tak, ze mną. Z tym Wojtkiem? Tak. Ze mną to a ja wiem chyba, kto tutaj będzie. Hadaj. Były Hajto. Trener Krakowi. Hajda. To teraz wszyscy na H, trzeba się tego tak. Trzymać. No właśnie. Hajto i Wojtek. Zechcesz zacząć? Dawaj, H. Mogę już powiedzieć, skandać. ja też już chyba. No to zobaczmy, no? Zobaczmy, no. Zmyła! Co się powiedzieć? Sześć! Hajdo. No właśnie, Hajdo. Kurde. Dobra, to ja zaczynam, tak? Tak. A. I teraz ty. Ja? Nie, ja jestem z tobą. Tak? Tak, a, tak. No to przepraszam. No to się przestraszyłem. To jest o. A odwrócone, Paweł. Pięknie, stary, słuchaj. Weź poprawę, to by... Bez kitu. No. A odwrócone. H, wyraźne H zrób. No. Aha. No właśnie. Czaj to przez cza. Charizard. Charizard. Ja tak w ogóle... A weź ten, a weź R. Właśnie może gdzieś jest. No, wziął R. No super. Ale to trudne już jest. O, dobra, mówiłem, cza. Czadli. Jest taki piłkarz. Z Twójta Mączyńskiego. Tak, jak widać jest, no. Hadaj, Hajdo, Hajto. No to D. Nie. Hadaj, Hajdo, Hajda. Haratin też nie pasuje, bo za długi. J. Pięknie Wojtek się pogrąży. Pięknie. Ciągnie na dół drużyny Wojtków. A ładnie, że wymyślił na koniec. Nie, no nie ma takiego nazwiska. L. Kogo powiadomić? Służby. Eł. Aj. A, teraz wracamy. Kurde, bo jakby tam było trochę... Ale widzę, że Paweł jest z siebie dumny. No, że tak nas upodlił. Tak, widzę to. Może będę wiedział. To jest postać związana z polską piłką? Tak. Polską piłką? Tak. Hamacho. Ale żyje ta postać, czy, Halido, czy co ona robi? Nie wiem, ale mogę sprawdzić. Myślę, że tak. No to jak musisz sprawdzić, to raczej nie żyje. To nie, no, jest to podpowiedź jakaś. Nie, no to... No jakby żyła, to by żyje. Sprawdzał. Pewnie. Żyje. A to pewnie było z 50 lat temu. Żyje i ma się dobrze. I to nie jest Ernest Wilimowski? Nie, żyjemy, życzymy też wszystkiego dobrego. No ale jak każdemu. Znaczy, nie każdemu. Jeden mecz w Hańko! Hańko! Jacek Hańko, Jagiellonia, Stomil Olsztyn. Kolega Citki. Hadaj, Hajda,
Hajto, Hańko. Tylko że on jest przez cecha, a nie Nie trzeba nikogo powiadamiać. Jacka Hańko powiadamia. Plus punkt dla Wojtka, minus punkt dla Maćka. Dobrnęliśmy do końca. Dobre słowo. Wojtek plus jeden, Maciek minus jeden. Nie ja, Maciek. Maciek Szełęga. Tak jest. Zobaczmy klasyfikację. No. Wygrywa Wąs i wygrywa też drużyna Maćków. A ładnie się ułożyliście od najlepszego. Nic nowego, zawsze jestem tam, gdzie... Sensacja. Przegrywałem. Wojtek Piela, najgorsze miejsce dla sportowca tym razem. To prawda, ale ja po prostu bardzo lubię Wojtka i chciałem, żeby w końcu nie był czwarty. Dziękuję. Ale dzisiaj to ja wygrałem dzięki twoim zdolnościom plastycznym, Paweł. To prawda. Albo inaczej, chcę mieć spokój i możliwość przechadzania się po parku i dlatego pozwoliłem... Jakby się tego nie obawiaj, bo ten park nie jest jeszcze mój. Ale generalnie jeszcze. Różne są dążenia i... Wiesz co? Też o tym słyszałem. No właśnie. Gdzieś jakoś. Różnie. Paweł, dziękuję wam. Jakby zbliżasz się do końca, to jakby możesz kończyć? Jakby fajny program był. Ja tylko powiem, że partnerem quizu było... I jest KFC, w opisie znajduje... I to nie jakby. I to nie jakby, tylko jest. Generalny partner Quizu. W opisie znajduje się link do zamawiania. W ogóle muszę wyjaśnić jedną rzecz, bo ostatnio miałem rozdać 10 voucherów za Ligę Minus, ale co się okazało? Ludzie mieli pisać, Paweł patrzył na TikToka. I nie wiedziałem o tym, ale YouTube shadowbanuje słowo TikTok. Ha, naprawdę? No. O, czyli konkurencja. No. Dlatego nadrobimy to dzisiaj. No tak. No. Nadrobimy to dzisiaj i pierwsze 10 osób, które napisze Hadaj, Hajda, Hajto, Hańko, otrzyma voucher. W komentarzach. Pierwsze 10 osób. Tak zwani pianiści muszą tak szybko klikać na pewno. Hadaj, Hajda, Hajto, Hańko. Przez samo H. Tak. A my się widzimy w niedzielę. Kiedyś, jakby kiedyś. Jeszcze bez Kowala, który jest chory. Pojechał chłop do Hiszpanii i się rozchorował. Przeziębił, bo to przecież w Hiszpanii zimniej. Wyjątkowy dureń. Ale nasz. Widzimy się na Lidze Minus czy na quizie? Na Lidze Minus się widzimy w niedzielę, bo quiz dzisiaj leci. Okay. Żeby nie zachorował, tak, jak bo dzisiaj jest czwartek, a quiz leci w czwartek o 19:30. Jakie predykcje na mecz z GKS-em Tychy? Puchar Polski, po dogrywce Legia. Tychy wysoko stoją, drugie miejsce bodaj, ale skład, patrzyłem wczoraj, ale Legia jest słaby. Wyżej w Lidze Konferencji niż Tychy w pierwszej. Nie, w ogóle nie rozumiem obaw. To prawda. Dziękuję wam bardzo. Wojtek Fiela. Dziękuję. Wojciech Hadaj. Bardzo jestem dumny, bo od tak 25 minuty ani razu nie przeklnąłem. Prosiłeś, ja jestem człowiekiem, którego jak się poprosi... to stara się prośby spełniać. Raz gorzej, raz lepiej. Ale się stara. Ale się stara. Najważniejsze są to może na koniec. Nie! Maciej Szełęga. Dzięki wielkie. I Maciej Wąsowski. Dziękuję bardzo. Grzegorz Jugosłowianin. Do zobaczenia. I teraz Wojtek. Nie! Do widzenia. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj Niewalczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Złotych bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl.